Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już z kaplicy naszej, to jest z domu rekolekcyjnego sióstr Nazaretanek w Zakopanem, dokładnie na Krzeptówkach. Jesteśmy tutaj, my przeżywamy rekolekcje w Zakopanem, ale dzisiaj chcemy się z tego miejsca pięknego też razem z Wami łączyć w modlitwie z Matką Najświętszą, ponieważ jak wiecie albo i nie, Matka Boża tutaj w sanktuarium na Krzeptówkach została jakby dana nam przez biskupów polskich w tym sanktuarium narodowym. A Maryja nieustannie prosi nas, odmawiajcie codziennie różaniec. I dzisiejsze to piękne wydarzenie, święto, uroczystość Bożego Ciała prowadzi nas również przez tajemnice, które wprost dzisiaj dokładnie w tajemnicach światła wprost będziemy rozważali właśnie również Eucharystię. Dlatego chciałem zaproponować i taka jest intencja, byśmy się pomodlili, aby na świecie nie brakło kapłanów, tych, których Jezus ustanowił do tego, aby sprawowali Najświętszą Eucharystię. Niestety w wielu miejscach na świecie już brakuje, już kościoły są zamykane, burzone, przemieniane na różne domy handlowe, kawiarnie, restauracje. I w tych miejscach oczywiście brakuje Bożego błogosławieństwa, ponieważ no nie ma w sposób fizyczny tam chwały oddawanej Panu Bogu. Tam ludzie oddają chwałę sobie, ale nie Bogu. Dlatego prośmy, aby te kościoły, często kraje, które przez wieki słynęły z wydawania nowych misjonarzy, nowych powołań, by te kraje na nowo stały się krajami płodnymi, a nie obumarłymi w ten cudowny sakrament, sakrament kapłaństwa. Dlatego módlmy się, by młodzi ludzie mogli i chcieli przyjąć zaproszenie od Pana Jezusa, pójdź za mną. My tutaj razem z rodzinami, ich dzieci, które z tych dzieci już śpi, ale rodzice się modlą tutaj. A jak się modlą, to znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. I być może właśnie z ich dzieci, które zostanie powołane do tego, żeby zostać kapłanem czy siostrą zakonną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się o wzrost wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o umocnienie nadziei w ludzkich sercach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o rozpalenie miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i do wieki wieków. Amen.
Część światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Panie Jezu, gdy wypełniłeś wszystko zgodnie z wolą Ojca, gdy wychodziłeś z Jordanu, dało się słyszeć głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Do dzisiaj pragniesz, aby ten głos doszedł do uszu każdego człowieka bez względu na to, gdzie mieszka, na kolor skóry czy jakiekolwiek inne różnice. Chcesz, aby ludzie słuchali nauczania Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego prosimy Cię, daj nam świętych kapłanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Druga tajemnica, cud w Kanie Galilejskiej. W Kanie Galilejskiej ludziom rzeczywistość wymknęła się spod kontroli. W tym momencie, Maryjo, Ty przychodzisz, widzisz, że czegoś im brakuje. Brakuje im czegoś ważnego na początku ich drogi życiowej. Być może jest to wino miłości. Idziesz do Syna i mówisz o tym. Wiemy, że potem, Matko, zwracasz się do nas ludzi, do sług. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To dzisiaj, Matko Najświętsza, przychodzisz do ludzi w objawieniach, prosząc, uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Maryjo, wyproś nam świętych kapłanów, aby mówili w imieniu Jezusa Chrystusa to wszystko, czego ludzie, my mamy doświadczyć i usłyszeć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Trzecia tajemnica, wzywanie do nawrócenia i głoszenie Królestwa Bożego. Panie Jezu, prosisz, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie, dlatego że jest inny świat, jest Królestwo Boże. To był najczęściej przez Ciebie podejmowany temat, temat Królestwa. Chcesz, abyśmy zatęsknili, zachwycili się wizją, jaką przed nami roztaczasz w Twoim nauczaniu. W Królestwie, gdzie panuje miłość, zgoda, pokój, radość. W Królestwie, gdzie Ojciec czeka razem z Duchem Świętym i z Tobą, Jezu, na swoje dzieci. W Królestwie, gdzie są już nasi przodkowie, święci i błogosławieni. Prosimy Cię, by nie brakło tych, którzy będą ciągle mówili, przypominali, że jest inny świat, świat Królestwa Bożego, do którego każdy z nas jest wezwany. Panie, daj nam świętych kapłanów głoszących wielkie orędzie Królestwa Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Czwarta tajemnica, przemienienie na górze Tabor. Wziąłeś na górę Tabor Piotra, Jakuba i Jana. Wybrałeś tych trzech. Nie wiemy dlaczego. Wiemy, że zostali przez Ciebie zaprowadzeni wysoko, osobno. Tam przemieniłeś się wobec nich, a oni w odpowiedzi na to powiedzieli: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Choć potem się przestraszyli, przelękli. Ty znowu podchodzisz, dotykasz, mówisz: wstańcie, nie bójcie się. Prosimy Cię o taki zachwyt dla osób, które zostały powołane, dla kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych, by potrafili zachwycić się, choćby krótko, ale systematycznie, nad tym, że zostali przez Ciebie zabrani osobno, na górę Tabor, na górę przemienienia, by mogli i chcieli wypowiadać: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, dobrze, że nas powołałeś do tego stanu, do tego zakonu, do tej wspólnoty. I prosimy Cię, powołuj wciąż nowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Piąta tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Na końcu Twojego ziemskiego życia, kilka godzin przed śmiercią, mówisz: Panie, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Nie zrozumiemy, nie rozumiemy, nigdy nie zrozumiemy, czym jest Eucharystia, ale Ty nie każesz nam jej rozumieć, a każesz nam ją przyjmować. Bierzcie i jedzcie, adorujcie, przyjmujcie ten chleb, który stąpił z nieba. Dam wam prawdziwy chleb. Każdy, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, będzie żył na wieki, będzie miał życie w sobie. Kto nie spożywa mojego ciała, nie będzie miał życia w sobie. Panie, taki prosty znak, ale jak często wzgardzony przez ludzi. Dlatego prosimy Cię, byśmy szczególnie przez te dzisiejsze tajemnice Bożego Ciała pokochali jeszcze bardziej Eucharystię i tęsknili za nią. Prosimy Cię też o taką tęsknotę dla krajów, w których Eucharystie już od dawna nie są sprawowane z powodu braku kapłanów. By ludzie tam zatęsknili i prosili gorliwie o powołania kapłańskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Maryjo, oddajemy Ci Ojca Świętego Franciszka, Benedykta, wszystkich chrześcijan prześladowanych, cierpiących z powodu głodu, kataklizmów. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, za chorych w szpitalach, w hospicjach, w naszych domach, za wszystkich, którzy ulegli różnym wypadkom drogowym i innym. Prosimy Cię, Matko, za nasze rodziny, a w nich za dzieci i młodzież. Oddajemy Ci, Maryjo, wszystkich, którzy dzisiaj modlili się na różańcu, którzy dzisiaj wzięli do ręki różaniec pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj modlili się z nami na różańcu, za to, że odpowiedzieliście na te słowa piękne Matki Bożej, która w Fatimie prosi, odmawiajcie codziennie różaniec. Dziękuję Wam za to, że odpowiedzieliście, bo jak powtarzamy, Maryja nie mówi oglądajcie codziennie telewizor, tylko odmawiajcie codziennie różaniec. Dlatego cieszę się, że odpowiedzieliście na to właśnie Matki Bożej zaproszenie. My tutaj dzisiaj w tej kaplicy, kilkanaście minut przed rozpoczęciem naszego różańca, zakończyliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Ja chciałem Was zapytać, czym jest dla Was adoracja Najświętszego Sakramentu? Co Wam daje? Spotkanie z żywym Jezusem. Siostra, co siostrze daje? Doświadczenie Bożej miłości. To trwanie w miłującej obecności Pana Boga. Pięknie. Co Wam daje adoracja Najświętszego Sakramentu? Spokój, ciszę, miłość. Możliwość uwielbiania Pana Jezusa. Proszę jeszcze raz to powiedzieć. Możliwość uwielbiania Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy wyszliśmy na ulicę z Najświętszym Sakramentem, kiedy wielu ludzi nie rozumie dzisiaj obecności Pana Jezusa pośród nas. Ja nie mówiłem nikomu jak zwykle, że coś będę pytać albo nie pytać o coś, albo nie o coś. Nie o to chodzi, żebyśmy tutaj wymyślili jakieś odpowiedzi i Wam je przekazali. Chodzi o pewną nawet spontaniczność, aczkolwiek to się wiąże z jakąś, jak to bywa w takim odpytywaniu. Pamiętamy to ze szkoły jeszcze. Dzieci pamiętają to do dzisiaj, które z nami są. Nie lubimy tego, ale możliwość adorowania żywego Pana Jezusa to jest coś wielkiego, co mamy na tej ziemi. Pokój w sercach, obecność, spotkanie z żywym Bogiem. Proszę Was, nie zaniedbujmy tego. My czasami z różnych przyczyn, świat, życie tak się potoczyło niektórym, że nie mogą przyjmować Jezusa Chrystusa, ale i tym samym nieraz ktoś wyrzuca całkowitą obecność Jezusa z jego życia. I to jest wielki ból dla Pana Jezusa, bo Pan Jezus nikogo nie odsuwa od siebie i choć jest przeszkoda w tym, aby przyjąć Jego ciało, Najświętsze Ciało w Komunii Świętej, to nie ma żadnej przeszkody, żeby trwać w Nim, by On mógł prowadzić, by mógł napełnić swoim pokojem również serca, które z różnych przyczyn jakoś być może na ten czas gdzieś tam pogubiły te proste drogi do Boga. Dlatego adorujmy Pana Jezusa, tak jak dzisiaj byliśmy na ulicach Polski i całego świata, tam gdzie były procesje Bożego Ciała. Weszliśmy z Jezusem, by Go adorować, tak proszę, nie zapominajmy o Nim od jutra, by przyjść, kiedy przechodzicie koło jakiegoś kościoła, wejść na chwilę i adorować Jezusa, bo On naprawdę chce nam wiele, wiele ofiarować swoich łask, darów, tej miłości i pokoju, o którym tutaj mówiliście. Dziękuję Wam za modlitwę i dziękuję Wam za modlitwę. Wyśpijcie się wszyscy albo idźcie do pracy, jeśli jesteście gdzieś tam w Ameryce, popracujcie. I to wszystko. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I do zobaczenia oczywiście jutro o 22:00. Jeśli Bóg da, szczęść Boże. Dobranoc.